Dzisiaj 28 listopada jest obchodzony Dzień Niepodległości Albanii. Pomyślałem, że fajnie by było i ciekawie spojrzeć, jak albański naród wywalczył sobie niepodległość. A więc zapraszam. W wyniku przegranej przez Turcję wojny z Rosją 1877-1878 na kongresie w San Stefano ustalono, iż niektóre ziemie zamieszkane w większości przez Albańczyków wyznania Mahometańskiego zostaną odłączone od imperium Osmańskiego i przekazane trzem prawosławnym państwom bałkańskim. Bułgaria miała otrzymać okręgi Peszkopi i Korcza, Czarnogóra, Plaw i Gusinnie, Serbia, Sanjak Pristiny. Decyzja ta wywołała falę protestów w całej Albanii, gdzie żywiołowo tworzyły się Komitety Obrony Praw Albańczyków. Już w kwietniu 1878 roku Albańczycy z Dibry skierowali do brytyjskiego ambasadora w Stambule memorandum z prośbą o interwencję. Spontanicznie tworzone komitety organizowały pomoc dla uciekinierów z terenów zajętych przez Serbów i Czarnogórców. Ośrodek koordynujący działania w obronie ziem albańskich utworzyli Albańczycy ze Stambułu. Kierowany był przez Abdyla Fraszeriego. Z ich inicjatywy Zwołano do Prizrenu w Kosowie zgromadzenie ogólne, które miało wyłonić władzę centralną i powołać własne siły zbrojne do obrony integralności ziem zamieszkanych przez Albańczyków. Z blisko pięćdziesięciotysięczną populacją Prizren stawał się jednym z ważniejszych miast w regionie bałkańskim. Sława rzemieślników z Prizrenu i ich umiejętności wyrobu broni powodowały, że zaopatrywali się w nią nie tylko mieszkańcy miasta i okolic. Językiem powszechnie używanym w mieście był turecki którym posługiwali się zarówno Albańczycy, jak i Serbowie mieszkający w Prizrenie. Zgromadzenie złożone z 80 delegatów reprezentujących społeczności albańskie z czterech wilajetów zebrało się dnia 10 czerwca 1878 roku w prizreńskiej Medresie. W obradach uczestniczyli zarówno muzułmańscy duchowni, właściciele ziemscy, jak i przywódcy klanów. Zróżnicowanie delegatów doprowadziło do wyłonienia dwóch wyraźnych grup – Konserwatywnych muzułmanów, dla których celem strategicznym była obrona interesów muzułmańskich, także w Bośni, za cenę zachowania jedności osmańskiej. Druga zaś grupa, której rzecznikiem był Abdul Frasheri, opowiadała się za jednością Albańczyków jako wspólnoty językowo-kulturowej bez względu na wyznawaną religię. Zwolennicy jedności Albańczyków stanowili na kongresie mniejszość i nie zdołali przeforsować własnych koncepcji. Rozbieżności wśród zgromadzonych nie przeszkodziły w powołaniu struktury centralnej Ligi Obrony Narodu Albańskiego, zwanej od miejsca utworzenia Ligą Prizreńską. Celem jej była przede wszystkim obrona integralności ziem albańskich. Ruch wypowiedział się przeciwko pretensjom greckim do Janiny i czarnogórskim do Plaw i Gusni. Liga przesłała petycję do sułtana domagając się połączenia czterech wilajetów Janiny, Bitoli, Skopie i Szkodry oraz nadania temu obszarowi autonomii. Oprócz działalności politycznej, Liga pomagała także uchodźcom albańskim z terenów pogranicza w tworzeniu lokalnych komitetów. W styczniu 1881 roku utworzony doraźnie Komitet Ligi przekształcił się w dwunastoosobowy rząd tymczasowy Gouverneur Perdorm kierowany przez Hadziego Imera Prizreniego. Dokumentem programowym Ligi była „Kararname”, czyli Księga Rezolucji, podpisana 18 czerwca 1878 roku. Przez 47 albańskich bejów sygnatariusze Kararname sprzeciwiali się oddaniu zamieszkanych przez Albańczyków terytoriów Serbii, Czarnogóry i Grecji. Jednocześnie w dokumencie znalazły się żądania autonomii ziem albańskich w ramach imperium, zaprzestania poboru do wojska i pobierania podatków na rzecz porty. Rozwinięciem zasad zawartych w Kararname był program autonomii przyjęty przez Ligę Prizreńską 27 listopada 1878 roku i opublikowany przez samego Frasheriego w stambułskim dzienniku Tercuman i Szar. Program zakłada połączenie czterech wilajetów w odrębną jednostkę administracyjną zarządzaną przez albańskich urzędników i z urzędowym językiem albańskim. Nadzór nad tą prowincją miał sprawować turecki gubernator z siedzibą w Bitoli, korzystający z pomocy Komitetu Albańskiego wybranego w powszechnym głosowaniu. Dokumentem Określającym zasady organizacji administracji lokalnej i armii albańskiej był Talimat, utworzony razem z Kararnamy. Kongres w Dziurokastrze, który miał miejsce 23 lipca 1880 roku, w swoich ustaleniach rozszerzył dotychczasową koncepcję autonomii, podejmując decyzję o utworzeniu rządu tymczasowego i utrzymaniu związków z Portą jedynie poprzez mianowanego przez sułtana gubernatora. Liga Prizrańska uznała służbę wojskową za honorowy obowiązek Albańczyków. Talimat wyjątkowo rygorystycznie traktował ów obowiązek. Tym, którzy unikali jego wypełnienia lub opuszczali bez rozkazu pole walki, groziło spalenie domu oraz internowanie albo kara śmierci. Starano się w ten sposób zapobiec pladze dezercji, wyjątkowo licznej w oddziałach albańskich służących w armii tureckiej. Talimat, w punkcie 19, określił ponadto Organizację Armii Albańskiej. Podział na kompanie i bataliony oraz stopnie oficerskie, z zastrzeżeniem, aby stopień najwyższy generała był nadawany osobom, które dowodzą formacją liczącą co najmniej 2,5 tysiąca osób. Pod patronatem Ligi tworzono od 1879 roku także organy sądowe, mieszane wyznaniowo, które zastępowały aparat sądowy państwa osmańskiego. Sądy takie, których kadrem stanowili lokalni przedstawiciele Ligi liczyły od 12 do 20 osób. Stambuł początkowo popierał Ligę jako środek nacisku na mocarstwa obradujące na kongresie berlińskim. Sytuacja uległa zmianie, kiedy Albańczycy odrzucili żądanie porty wysłania oddziałów wojskowych do Bośni, aby przeciwstawić się wkroczeniu wojsk austriackich na tej ziemię. Prowadzący negocjacje z Albańczykami, osobisty wysłannik sułtana Mehmed Ali został zamordowany 6 września 1878 roku w Dżakowicy. Ambicje dowódców związanych z Ligą Prizreńską sięgały dalej. Wysłany z Prizrenu oddział dowodzony przez Sulejmana Woksiego wkroczył 4 stycznia 1881 roku do Skopie, a następnie skierował się w stronę Nowego Pazaru. Na terenach opanowanych przez Woksiego usuwano urzędników osmańskich i powoływano lokalne komitety złożone z Albańczyków. Rozszerzanie się obszaru objętego albańską irredentą przyspieszyło kontratak turecki. Dla Porty inicjatywa albańska, która na kongresie berlińskim mogła być kartą przetargową w negocjacjach, po jego zakończeniu stworzyła zagrożenie obcą interwencją, do której pretekstem mógł być stan anarchii panujący w rejonie Prizrenu. Po podpisaniu układu z Grecją w 1881 roku o przekazaniu Grecji Tesalii i Arty, Porta mogła skupić się na spacyfikowaniu Ligi Prizreńskiej. 23 marca 1881 roku w Stambule aresztowano osoby powiązane z ligą, które następnie deportowano na wyspę Rodos. W kwietniu do Kosowa wyruszyła ekspedycja złożona z 10 tysięcy żołnierzy, dowodzona przez derwisza Turguta paszę. Plany powszechnej mobilizacji na terenach kontrolowanych przez ligę pozostały na papierze. Jednym z ostatnich dokumentów ligi było memorandum skierowane 15 kwietnia do ambasadorów mocarstw rezydujących w Stambule. Opinia okrutnych muzułmanów, którzy przejęli władzę nad Prizrenem i sprzyjają osiedlaniu się wyznawców islamu na terenach należących poprzednio do chrześcijan, tworzyła czarną legendę Ligi zarówno w Stambule, jak i w krajach bałkańskich. Oklęsce Albańczyków przesądziły bity pod Sliwowe 20 kwietnia i Sztynmie 21 kwietnia. W obu bitwach padło lub zostało ciężko rannych 1200 powstańców. Po zajęciu Prizrenu przez Turków ostatnią siedzibą władz Ligi stała się Dżakowica, ale i tam przetrwała ona zaledwie kilka dni. Mimo likwidacji centralnych struktur ligi, pojedyncze oddziały nadal stawiały opór. Jeszcze w październiku 1882 roku w swoich raportach derwisz Pasza twierdził, że nadal nie przywrócił w pełni porządku w Kosowie. Z rąk nieznanych sprawców zginęło kilku urzędników lojalnych wobec sułtana, a oddziały derwisza Paszy, jeszcze przez ponad rok, wyprawiały się w góry, aby pacyfikować niepokornych górali. Derwisz Turgut Pasza wprowadził na opanowanym terenie stan wyjątkowy i aresztował około 4000 tysięcy Albańczyków. Wielu z nich zostało skazanych na wygnanie do odległych części imperium. Przywódcy Ligi otrzymali wyjątkowo wysokie kary Abdyla Frasheriego i Sulejmana Woksiego, skazano na karę śmierci, zamienioną później na ciężkie więzienie. Suaib Aga, jeden z przywódców Kosowa, zmarł w więzieniu. Pręgbib Doda, przywódca Mirdytów, został aresztowany i zmuszony do pozostania w Stambule, skąd powrócił do swojego ludu w 1908 roku. Ci wśród Albańczyków, którzy pozostali wierni sułtanowi, otrzymali medale i wysokie stanowiska. Gusinieri Ali Pasha, jeden z przywódców Ligi, który potem się z niej wycofał, został Mutasarifem w Sanżaku Ipek, a nowym Mutasarifem w Sanżaku Prizem Hasan Pasza Kalkandeleni. Postulaty Ligi zignorował także kongres berliński. W trakcie obrad Otto von Bismarck miał stwierdzić, że nie istnieje naród albański. W 23 artykule traktatu znalazło się sformułowanie, iż w pozostałych częściach Turcji Europejskiej, w których traktat nie przewiduje osobnego zarządu administracyjnego, wprowadzi się autonomię administracyjną i reformy zgodne z miejscowymi potrzebami. Reformy te Porta miała przeprowadzić przy pomocy specjalnych komisji z udziałem miejscowej ludności. Mimo niepowodzenia, działalność Ligi Prizreńskiej zdołała zwrócić uwagę wielu europejskich obserwatorów na fakt istnienia narodu albańskiego. Dla większości albańskich działaczy narodowych doświadczenia Ligi Prizreńskiej były na tyle bolesne, że na pewien czas zarzucono koncepcję walki powstańczej. Wciąż realna groźba podziału ziem albańskich przez sąsiadów podyktowała albańskiemu ruchowi odrodzeniowemu konieczność opracowania nowej taktyki. Odrodzeniowcy uznali za przedwczesne przygotowywanie kolejnego powstania zbrojnego, tym bardziej że nie można było liczyć na poparcie wielkich mocarstw, które nie chciały naruszenia statusu quo w europejskiej części Turcji. Od lat 80. XIX wieku działacze odrodzeniowi skupili się na pracy organicznej, pracując na rzecz ujednolicenia języka albańskiego i rozwoju szkolnictwa. Od listopada 1879 roku w Stambule działało Towarzystwo Publikacji w Języku Albańskim, zwane też Towarzystwem Stambułskim, kierowane przez samego Fraszeriego. Jego celem było drukowanie książek w języku albańskim i działania na rzecz otwarcia szkół. Najważniejszym osiągnięciem towarzystwa w pierwszej fazie jego działalności było opracowanie elementarza, który miał być używany w zorganizowanych przez nie placówkach. Po upadku Ligi Prizrańskiej Towarzystwo Stambulskie przyniosło siedzibę do Bukaresztu, zmieniając nazwę na Drita, czyli Światło. Przewodniczącym i głównym sponsorem Drity został pochodzący z Korczy Anastas Laćke, a w szczytowym okresie działalności towarzystwo skupiało 300 członków. Podobne działania podjęło kilka innych organizacji działających w diasporze albańskiej, wśród nich Deschiria w Soli bądź Egipskie Baszkimi. Druki w języku albańskim ukazywały się w tym czasie w Londynie, Brukseli i Sofii. W 1882 roku pełniący urząd inspektora do spraw szkolnictwa podstawowego Daud Borici, zabiegał o zgodę porty na wprowadzenie języka albańskiego do szkół rządowych w Szkodrze. Ta pierwsza próba zakończyła się niepowodzeniem, ale nie zniechęciło to działaczy narodowych do podejmowania kolejnych prób. Mimo zakazów, otwierano pierwsze nielegalne szkoły prowadzące zajęcia w języku albańskim. Z inicjatywy Naima Fraseriego Fundacja Amerykańsko-Albańska uruchomiła w 1885 roku Szkołę Męską w Korczy, gdzie prowadzono zajęcia w języku albańskim. Inicjatywa ta spotkała się z negatywnymi reakcjami porty i greckiego patriarchy. W 1886 roku patriarcha zagroził ekskomuniką tym, którzy czytają lub piszą w języku albańskim. Władze tureckie zaś obawiały się, że szkoły mogą stać się bazą przyszłych żądań autonomii bądź niepodległości. Dzięki staraniom podjętym w Stambule przez Fraseriego, po kilku latach starań udało się uzyskać zgodę na otwarcie 7 marca 1887 roku szkoły albańskiej w Korczy. Była to pierwsza utworzona za zgodą władz osmańskich szkoła której podstawowym językiem nauczania był albański, a języka tureckiego i francuskiego uczono jako języków obcych. Działalność szkoły finansowała diaspora, która zareagowała z entuzjazmem na jej powstanie, a pierwszym dyrektorem został Pandeli Sotiri. W pierwszym dniu działalności placówki zapisano do niej 35 uczniów, ale już rok później popierało w niej naukę 160 osób. Rodziny wysyłające dzieci do szkoły spotykały się z presją greckiego duchowieństwa postrzegającym szkołę jako zagrożenie, podobnie rodziny muzułmańskie były zniechęcane do tej szkoły jako ośrodka rewolucyjnego. W efekcie liczba uczniów spadła do 80. W 1892 roku, z inicjatywy misjonarzy protestanckich i miejscowych Albańczyków, powstała w Korczy szkoła dla dziewcząt. Na północy kraju Albańczycy korzystali z protekcji habsburskiej nad wspólnotą katolicką. Do szkół prowadzonych przez zakony katolickie uczęszczali także muzułmanie. Wiedeń postrzegał otwieranie takiej szkół za działania przeciwstawiające się słowiańskiej ekspansji. Pierwsza legalnie funkcjonująca szkoła na terenie Kosowa rozpoczęła działalność 1 maja 1889 roku w Prizrenie, jako instytucja katolicka pod protektoratem austriackim. Wsparcie austriackie pozwoliło grupie księży katolickich, którzy byli Albańczykami byli to Andrzej Mieda i Dziurg Fiszta na powołanie Stowarzyszenia Baszkimi, które przygotowywało podręczniki do szkół albańskich. W roku 1884 Petropoga, prawosławny albańczyk, uzyskał zgodę porty na wydawanie w Stambule pierwszego pisma w języku albańskim. Był to miesięcznik Drita, który wkrótce zmienił nazwę na Dituria, czyli wiedza. Aby uniknąć kłopotów z cenzurą, pojawiała się w nim tylko tematyka kulturalna, bez odwołań do sytuacji politycznej. Pismo ukazywało się zaledwie przez rok, po czym zostało zamknięte. Znajomość języka na ziemiach albańskich ułatwiały w większym stopniu druki albańskie wydawane w Rzymie, Bukareszcie, Sofii i Londynie, które przemycano do kraju. Pod koniec XIX wieku coraz większe znaczenie w albańskim ruchu narodowym zdobywała diaspora amerykańska. Mehmet Konica szacował, że liczba Albańczyków, którzy w latach 1885-1914 przybyli do Stanów Zjednoczonych przekraczała 80 tysięcy. Większość z nich pracowała przy uprawie roli, ale coraz częściej podejmowali pracę w barach i w handlu. Większość albańskich imigrantów pochodziła z południowej Albanii i wyznawała prawosławie, zachowując tożsamość albańską. W tej sytuacji nieuchronny wydawał się konflikt z diasporą grecką, głoszącą tezę, że ludność prawosławna na ziemiach albańskich to Grecy. W 1906 roku to właśnie Boston stał się jednym z ważnych ośrodków albańskiego ruchu narodowego, kształtującego się w opozycji do podtrzymywanych przez środowiska greckie tez o nieistnieniu narodu albańskiego. W tym roku powstały tam pierwsze stowarzyszenia albańskie, a ich pierwszym czasopismem stał się Kombi, czyli Naród. Działania te spotkały się ze sprzeciwem patriarchatu w Stambule, który zagroził ekskomuniką wszystkim tym, którzy posługują się językiem albańskim. Aby przeciwstawić się polityce hellenizacji, albańscy prawosławni skorczy powołali do życia w 1908 roku Ligę Prawosławną. Jednak najbardziej istotnym krokiem na drodze do wyodrębnienia albańskiego prawosławia było powstanie albańskiego kościoła prawosławnego w Bostonie. W 1907 roku pewien młody Albańczyk wyznania prawosławnego zmarł w Hudson, a miejscowy duchowny grecki odmówił spełnienia ostatniej posługi, twierdząc, że zmarły był albańskim nacjonalistą, czyli podlegał automatycznej ekskomunice. W tej sytuacji nie otrzymał posługi religijnej, incydent ten wywołał oburzenie licznej społeczności albańskiej w tym stanie i przyspieszył działania na rzecz wyodrębnienia własnej wspólnoty wyznaniowej. 8 marca 1908 roku rosyjski arcybiskup Platon z decyzji nowojorskiej udzielił święceń kapłańskich fanowi Nolemu, absolwentowi Harvardu, znanemu już ze swojej działalności w ruchu narodowym. 22 marca 1908 roku w Knights of Honor Hall w Bostonie odbyła się pierwsza liturgia prawosławna w języku albańskim, celebrowana przez księdza Nolego. Pod koniec XIX wieku ukazały się dwa godne uwagi programy polityczne podejmujące problem przyszłości kraju. Najważniejszym manifestem politycznym tego okresu stała się wydana w 1899 roku praca samego Fraseriego: sipriyać kacienę bechet Albania czym była, czym jest i czym będzie. Podstawową przesłanką powstania tego dzieła miała być w opinii Fraseriego nieuchronność upadku Imperium Osmańskiego i konieczność oderwania się od niego Albanii, która musi w obecnej sytuacji sama decydować o swoim losie. Analizując dzieje Albańczyków pod panowaniem tureckim Fraszeri wyraźnie podkreślał nieszczęście Tanzimatu. W jego opinii reformy wprowadzone od 1839 roku uczyniły z Albańczyków niewolników dostarczających imperium rekruta i podatków. Autor manifestu nie używa w odniesieniu do przyszłości Albanii pojęcia niepodległość, lecz raczej pełna autonomia. Ustrojem przyszłej Albanii miała być monarchia z uwagi na historyczne uwarunkowania. Wśród najwyższych organów władzy Fraseri wymieniał także Senat, piętnastoosobowa Rada Starszych oraz parlament wybierany w wyborach powszechnych, którego członków obowiązywać miał cenzus wieku, majątku i wykształcenia. W skład rządu miało wchodzić siedmiu ministrów. Utrzymanie parytetu wyznaniowego połączył autor z przekonaniem o konieczności rozdziału Kościoła od państwa i zapewnienia jednakowego statusu trzem głównym wyznaniom: jeden arcybiskup dla katolików, egzarka dla prawosławnych i wielki mufti dla muzułmanów. Drugi godny uwagi program polityczny był dzielem Ismaila Czemala, który przedstawił go w wywiadzie dla włoskiego pisma Trybuna. Miało to miejsce 21 maja 1900 roku. Potwierdził w nim, że istnieje jeden naród albański, złożony z muzułmanów i chrześcijan, który dąży do uzyskania autonomii, podobnej do tej, jaką uzyskała w 1897 roku Kreta, co w opinii Czemala miało być w pełni zgodne z ustaleniami przyjętymi na kongresie berlińskim. Czemal podkreślił, że wysuwane przez środowiska albańskie postulaty utworzenia odrębnego państwa należy rozumieć jako dążenie do autonomii, która jest niezbędna dla swobodnego rozwoju ekonomicznego i intelektualnego jego narodu. Pogarszająca się sytuacja międzynarodowa Turcji pod koniec XIX wieku oraz nasilenie ruchów ośrodkowych w imperium doprowadziły do stworzenia opozycji przeciwko rządom sułtana Abdulhamida II. Opozycja ukształtowała się w ruch polityczny młodo-turecki, którego nadrzędnymi celami było zachowanie jedności imperium i jego modernizacja w kierunku monarchii konstytucyjnej. Decyzja mocarstw europejskich z czerwca 1908 roku, by przeprowadzić program reform w należącej do imperium osmańskiego Macedonii, Została odebrana w Stambule jako realne zagrożenie dla jedności państwa. Powszechne stały się obawy, że realizacja reform w Macedonii stanowi pierwszy krok na drodze do oderwania od imperium tego obszaru, a być może także i kolejnych ziem zamieszkanych przez ludność albańską. Bezradność porty w kwestii Macedonii ośmieliła młodo Turków do działania. Założony przez nich komitet Jedność i Postęp opanował Saloniki, wysuwając żądania przywrócenia konstytucji z 1876 roku i zwołania parlamentu osmańskiego. 23 lipca. W 1908 roku sultan Abdul Hamid II zdecydował się na ustępstwa, przywracając konstytucję i ogłaszając amnestię dla powstańców. Wydarzenia lipcowe, określane pojęciem rewolucji młodotureckiej, przedstawiciele społeczności nietureckich postrzegali jako szansę na zmianę ich statusu. Podobne nadzieje wyrażali albańscy działacze narodowi, którzy przyłączyli się do Komitetu Jedności i Postępu, mając nadzieję na realizację programu autonomii w obrębie Imperium Osmańskiego. Głównym forum działalności Albańczyków stały się kluby polityczne, przede wszystkim w Stambule, a także powstały z inicjatywy Data Frasheriego, Klub w Salonikach, Baszkimi w Bitoli, Klub w Skopie oraz Laberia we Wlorze. Nowy rząd początkowo zaaprobował naukę języka w szkołach podstawowych i średnich i otwarcie instytucji albańskich. W sierpniu otwarto szkoły albańskie w Mzecze i Bowsze. A w listopadzie 1908 roku działało już 20 szkół z językiem albańskim, głównie w ośrodkach miejskich czyli Tirana, Elbasan, Berat, Vlora. Zajęcia w języku albańskim odbywały się także w Gimnazjum tureckim w Bitoli. Rozwój sieci szkół wymusił na albańskich działaczach narodowych podjęcie zasadniczej decyzji co do, do wyboru jednolitego alfabetu. Aby tę kwestię rozstrzygnąć, zwołano Kongres Działaczy Narodowych do Bitoli. W obradach, które rozpoczęły się 14 listopada 1908 roku, wzięli udział nie tylko przedstawiciele ziem albańskich, ale także delegaci z diaspory z Włoch, Egiptu, Bułgarii, Rumunii i Stanów Zjednoczonych. Kongres ten doprowadził przede wszystkim do ujednolicenia alfabetu i ostatecznego przyjęcia wersji łacińskiej, wbrew stanowisku muzułmanów z północnej Albanii, preferujących pismo Koranu. Oprócz kwestii alfabetu, uczestnicy kongresu omawiali także sprawy strategii i przyszłości albańskiego ruchu narodowego. W nowej sytuacji politycznej ścierały się ze sobą dwie koncepcje: radykalna, zakładająca walkę zbrojną o autonomię ziem albańskich i reformistyczna, opierająca przyszłość Albańczyków na ścisłej współpracy z młodoturkami, co miało umożliwić drogą legalną realizację narodowych aspiracji. Wbrew oczekiwaniom Albańczyków Ruch młodo-turecki nie był otwarty na współpracę z mniejszościami nietureckimi, i już na zjeździe salonickim wrzesień 1908 roku, na którym przygotowywano program polityczny ruchu, znalazły się w nim postulaty osmanizacji imperium. Pierwszym jej przejawem była ustawa o służbie wojskowej, sierpień 1908 roku, która dla Albańczyków wyznań chrześcijańskich oznaczała wprowadzenie obowiązkowej służby w armii tureckiej. Podobnie jak inni mieszkańcy imperium osmańskiego, mieli oni płacić podatki. Szkoły albańskie zastępowano tureckimi, a turecki stawał się językiem wykładowym. Jednocześnie uważany za wrogi wobec ruchu narodowego, dwór sułtański doceniał rolę, jaką odgrywali w państwie Albańczycy. Taksim Pasha, który w latach 1894-1909 był sekretarzem sułtana abdul Halima II, tak opisywał jego postawę wobec Albańczyków. Albańczycy zajmują pierwsze miejsce w imperium. Abdul-Hamid wierzy w odwagę i oddanie Albańczyków. To jeden z fundamentów jego polityki. Mimo negatywnych doświadczeń z Ligą Prizreńską, to Albańczycy z Kosowa. U schyłku XIX wieku zdominowali straż pałacową sułtana i tworzyli trzon drugiej dywizji stanowiącej garnizon Stambułu. W sierpniu 1909 roku Parlament Osmański uchwalił ustawę o stowarzyszeniach, dopuszczającą istnienie tylko takich związków, które prowadziły działalność ekonomiczną lub oświatową i zadeklarowały się jako osmańskie. Ustawa zabraniała klubom i stowarzyszeniom prowadzenia działalności politycznej. Szczególnie niebezpieczna dla Albańczyków była uchwalona pod koniec 1909 roku ustawa o bandach, która wprowadzała zasadę zbiorowej odpowiedzialności rodziny, jeśli choć jeden z jej członków prowadził zbrojną działalność przeciwko państwu. W sytuacji, gdy wszyscy mieszkańcy wsi należeli do jednej rodziny, stwarzało to wręcz nieograniczone możliwości stosowania represji. Stało się to szczególnie istotne w obliczu nowej fali wystąpień antytureckich w latach 1910-1912. Wystąpienia antypodatkowe, do jakich doszło jesienią 1910 roku w Kosowie, przybrały charakter masowy. W kwietniu wysłano do Kosowa 16-tysięczny korpus ekspedycyjny dowodzony przez szewketa Turguda Paszę, który otrzymał zadanie rozbrojenia ludności i stłumienia buntu. Rozproszenie oddziałów tureckich na terenie Kosowa umiejętnie wykorzystywały grupy powstańcze dowodzone przez Idriza Seferiego i Isę Boletiniego, skutecznie paraliżując linie komunikacyjne Turków. Do większej bitwy doszło pod koniec kwietnia w rejonie Kaczaniku. Albańczycy, ostrzeliwani przez artylerię turecką, nie utrzymali swoich pozycji i oddali w ręce tureckie ważny strategicznie obszar Kaczanik Srnoljewo. Po nieudanych próbach przebicia się przez rejon Czafa e Argrit, oddziały tureckie dotarły do szkodry przez pukę. Powstanie w Kosowie wywołało żywe zainteresowanie w sąsiednich krajach bałkańskich. Ze szczególną sympatią o walczących Albańczyków pisała prasa socjaldemokratyczna w Serbii i Bułgarii, podkreślając okrucieństwa, których dopuszczali się wobec Albańczyków w wandalowie XX wieku, jak określano młodo Turków. Bezwzględność tureckiej ekspedycji pozostawiającej za sobą zgliszcza wsi, podejrzewanych o współpracę z buntownikami, przyczyniła się do masowej migracji z Kosowa. W latach 1910-1911. Uciekło stamtąd ponad 100 tysięcy ludzi, w większości Serbów, którzy nie brali udziału w walkach. Ostatecznie zlikwidowanie oporu na północy nastąpiło po przebiciu posiłków z Anatolii i przez przekupstwo wodzów miejscowych plemion. Konsekwencją opanowania Szkodry i uzyskania kontroli nad głównymi miastami była deportacja działaczy narodowych i sądzenie tych, którzy brali aktywny udział w działaniach zbrojnych. Na zajętych terenach przeprowadzono przymusową rejestrację mężczyzn i ich rozbrajanie, wprowadzając nową kadrę urzędniczą i nowe wyższe podatki. Zamknięte zostały wszystkie szkoły albańskie, a czasopisma zlikwidowane. Rok 1910 przyniósł poważny kryzys w działalności albańskich autonomistów i wyraźne przejawy apatii oraz niechęcenia. 11 stycznia 1912 roku Hasan Pristina oświadczył w parlamencie osmańskim, że jeśli władze tureckie nie zrealizują żądań albańskich, wkrótce dojdzie do kolejnego powstania. Tydzień później parlament został rozwiązany, a w nowym nie było już miejsca dla Albańczyków. Zapowiedzi Hasana Pristiny potwierdziły wydarzenia rozgrywające się w Albanii od wiosny 1912 roku. Ich dynamika znacznie przewyższała poprzednie ruchy powstańcze w tym kraju. Kwiecień przyniósł wybuch powstania w górach Malesia i Made, które wkrótce rozszerzyły się na całe Kosowo. Powstańcy byli podzieleni co do celu dalszej walki. Ujawniło to w szczególny sposób zgromadzenie delegatów w Juniku. Wśród zebranych byli także zwolennicy ścisłej współpracy z Turcją i Itilafiści, od tureckiego Itilaf, porozumienie. Ci ostatni, co prawda, nie akceptowali polityki tureckiej, ale z góry odrzucali postulaty o jakimkolwiek wyodrębnieniu ziem albańskich jako samodzielnej struktury politycznej. Doraźnym kompromisem było wypracowanie memorandum skierowane do władz tureckich. Zawierało ono znane już wcześniej postulaty autonomii administracyjnej dla ziem albańskich, mianowania gubernatora pochodzenia miejscowego, wymiany urzędników tureckich na albańskich oraz uznania albańskiego za język urzędowy. W memorandum wnioskowano, aby realizację postulatów nadzorowały mocarstwa europejskie. Pod koniec maja tegoż roku na zgromadzeniu w Zejmen utworzono wspólne dowództwo powstania dla wilajetu Szkodry, a już miesiąc później powstanie ogarnęło większość terytoriów zamieszkanych przez Albańczyków. Paraliżując, System administracji osmańskiej. Do powstania przyłączali się także żołnierze albańscy z jednostek Armii Osmańskiej, stacjonujących w Prizrenie, Peciu i Pristinie. 16 lipca 1912 roku upadł rząd osmański, a nowy, kierowany przez Ahmeda Muhtara Paszę, zdecydował się na podjęcie negocjacji. 13 sierpnia pierwszy oddział albański wkroczył do Skopie. Kilka dni później powstańcy przekroczyli rzekę Szkumbin. Do końca września w ich rękach znalazły się całe Kosowo i centralna Albania. W tym czasie ogólna liczebność powstańców przekraczała 30 tysięcy ludzi. Do Stambułu docierały pogłoski, że kolejnym celem tego pochodu mogą być Saloniki, a może nawet i stolice imperium. W sierpniu do Skopje przybyła komisja rządowa, która jednak bardziej skłonna była przeciągać rozmowy niż spełniać postulaty powstańców. Wśród samych Albańczyków nie było zgody co do zakresu możliwych żądań. Dowódcy powstańczy z Kosowa, Hasan Pristina, Bayran Suri, Opowiadali się za wyodrębnieniem administracyjnym terenów albańskich. Konserwatywni Bejowie ze środkowej i południowej części kraju zabiegali głównie o większą reprezentację polityczną w osmańskim parlamencie. Ostatecznie udało się zawrzeć porozumienie w Skopie, w którym, w zamian za obietnicę reform i amnestii dla powstańców, ci ostatni deklarowali zaprzestanie działań ofensywnych. Porozumienie wynegocjowała grupa byłych deputowanych do parlamentu osmańskiego z Hasanem Pryściną na czele. Ale część dowódców oddziałów partyzanckich nie uznała tego porozumienia i nadal kontynuowała walkę. Był wśród nich ówczesny rywal polityczny Pristiny, Byron Tsuri. Rok 1912 okazał się przełomowy dla relacji albańsko-tureckich. Do zmiany poglądów skłaniała nowa sytuacja na Bałkanach, w wyniku której Turcja, dotąd wroga Albańczykom, nagle stawała się ich wymuszonym sprzymierzeńcem. Sojusz wojskowy państw bałkańskich zawarty w roku 1912 skierowany był nie tylko przeciwko Turcji, ale godził również w aspiracje narodowe Albańczyków i Macedończyków. Do ziem zamieszkanych przez ludność albańską rościły sobie pretensje zarówno Serbia, jak i Grecja oraz Czarnogóra. Jednak państwa tworzące koalicję nie chciały traktować albańskich powstańców jako sojuszników w wojnie przeciwko Imperium Osmańskiemu. We wrześniu 1912 roku, w przededniu I wojny bałkańskiej, prawie całe Kosowo, podobnie jak centralna i środkowa Albania, były kontrolowane przez albańskich powstańców, a administracja osmańska była całkowicie sparaliżowana. Nowy rząd w Stambule, kierowany przez Muhtara Aszę, stanął wobec konieczności porozumienia się z Albańczykami. Jednak idea autonomii dla Albańczyków spotykała się z poważną opozycją w kręgu osmańskiej elity władzy. Sami Albańczycy stanęli wobec poważnego dylematu wyboru głównego przeciwnika. Tym, którzy przez lata walczyli przeciwko Turkom, korzystając niejednokrotnie z pomocy serbskiej, trudno było uznać wojska serbskie za wrogie. Inni, w obliczu serbskiego zagrożenia, które rozumiano jako niebezpieczne dla islamu i tradycyjnej autonomii, sądzili, że należy zarzucić tymczasowo hasła narodowe i stanąć po stronie Turcji. Najwięcej przejawów wrogości napotkali Serbowie w Kosowie, gdzie doszło już nie tylko do prób rozbrajania ludności albańskiej, ale także do rekwizycji żywności. Sporadyczne ataki na Serbów były niezorganizowane i zakończyły się uwięzieniem lub ucieczką do Albanii lokalnych przywódców. 8 października 1912 roku oddziały czarnogórskie wkroczyły na terytorium Albanii, rozpoczynając pierwszą wojnę bałkańską. Na ziemiach zamieszkanych przez Albańczyków wojska koalicji bałkańskiej nie napotykały poważnego oporu ze strony tureckiej i korzystały z neutralnej postawy, którą początkowo zachowywali sami Albańczycy wobec konfliktu. Stopniowa zmiana nastawienia wynikała z tego, że armie sojuszników bałkańskich działały tak jak wojska okupacyjne, nie akceptując jakichkolwiek form samodzielności czy autonomii albańskiej. 24 października 1912 roku armia turecka poniosła klęskę w bitwie pod Kumanowem, a dwa dni później Serbowie wkroczyli do Skopie. Armia Wardar broniła się jeszcze do 18 listopada w rejonie Bitoli, ale jej dni były już policzone. W związku z niechęcią do opowiedzenia się po którejkolwiek ze stron konfliktu, jedyną szansą pozostało szukanie wsparcia dla sprawy albańskiej wśród mocarstw europejskich. W listopadzie misji takiej podjął się Ismail Cemal, Jak pisał potem w swoich pamiętnikach, kiedy państwa bałkańskie wypowiedziały wojnę Turcji, kiedy armie bułgarskie dotarły do Kirkilis, a Serbowie zajęli skopie, zrozumiałem, że nastał czas dla nas, Albańczyków, aby podjąć zdecydowane działania dla naszego ocalenia. Uzyskawszy deklarację poparcia ze strony Włoch i Austro-Węgier, Czemal zorganizował w Bukareszcie spotkanie albańskich działaczy narodowych. Za ich zgodą wysłał 18 listopada 1912 roku telegram, w którym wzywał delegatów ziem albańskich, aby zebrali się w Dures albo we Wlorze. W drodze powrotnej Czemal zatrzymał się w Trieste, gdzie wypowiadał się publicznie o potrzebie proklamowania niepodległości. Zaalarmowane tą deklaracją władze tureckie wydały rozkaz aresztowania albańskiego przywódcy, kiedy tylko przybędzie do Dures. Rozkaz ten, który miał wykonać dowódca żandarmerii w Janinie, został w ostatniej chwili zmieniony, a władze lokalne otrzymały polecenie udzielenia pomocy misji Czemala. Grupa organizatorów kongresu przybyła do Dures na pokładzie austriackiego parowca. Już w porcie uzyskali oni informację o zbliżających się do miasta wojskach serbskich, do Flory Czemal, udał się konno wraz z grupą współtowarzyszy. Z powodu toczących się działań wojennych tylko część zaproszonych delegatów zdołała dotrzeć na czas do miasta. Reprezentowali oni głównie środkową i południową Albanię. Działacze narodowi z północy stanowili znacznie skromniejszą grupę. Przedstawicielem szkodry był jedynie Luigi Gurakici. Wrokowało kilku wybitnych przywódców politycznych Kosowa. I Saboletini, i Bajramcuri nadal walczyli z oddziałami serbskimi. Hasan Pristina i Idris Seferi Znajdowali się w tym czasie w belgradzkim więzieniu. Istotną przeszkodą we współpracy Albańczyków z różnych regionów kraju pozostawał problem komunikacji na tym górzystym i jednym z najbardziej niedostępnych obszarów w Europie. Podróżowanie po terenach dzisiejszej Albanii na przełomie XIX i XX wieku pozostawało doświadczeniem czasochłonnym i niebezpiecznym. 28 listopada 1912 roku rozpoczęło się we Wlorze posiedzenie Zgromadzenia Narodowego. Jego przewodniczącym został duchowny muzułmański Wehbi Dibra. Stroną organizacyjną kongresu zajmował się Czemal. Wobec zagrożenia rozbiorem ziem albańskich przez armię państw bałkańskich, Zgromadzenie w dniu rozpoczęcia obrad proklamowało niepodległość Albanii. Deklaracja niepodległości wyrażała wolę zachowania neutralności wobec wojny na Bałkanach, z prośbą zaś. O wsparcie dążeń niepodległościowych, Albańczycy zwrócili się do Rzymu i Wiednia. Telegram, wystosowany przez Czemala do mocarstw europejskich, zapewniał, że deklaracja służy obronie praw narodu albańskiego, a proklamowali ją przedstawiciele wszystkich ziem albańskich i wszystkich grup wyznaniowych. Zgromadzenie obradujące do 7 grudnia 1912 roku doprowadziło do sformowania rządu tymczasowego oraz wyłonienia komisji, która miała reprezentować interesy Albanii na arenie międzynarodowej. Funkcję szefa rządu i ministra spraw zagranicznych objął Ismail Czemal. Przy formowaniu rządu zachowano zasadę parytetu wyznaniowego. Połowę składu stanowili muzułmanie, a połowę chrześcijanie. Informacja o powstaniu rządu docierała stopniowo do plemion północy, zmieniając także nastawienie do Serbów. Traktowane do tej pory jako sojusznicze oddziały serbskie przestały być potrzebne, tym bardziej że coraz częściej dopuszczały się rekwizycji żywności. Lew Trocki, przebywający wówczas na froncie jako reporter wojenny. Opisywał okrucieństwa, których dopuszczała się armia serbska, paląc i niszcząc domy należące do Albańczyków i Turków, a także mordując tych, którzy bronili dobytku. W opisie skopie czasu wojny pojawił się również wątek serbskich chłopów, którzy przybyli w ślad za armią, aby wzbogacić się na wojnie i ogołocić doszczętnie domy należące do Albańczyków. Pogłoski o serbskich okrucieństwach sprzyjały jednoczeniu plemion albańskich, nawet tych, które do tej pory nie były skłonne do takiej współpracy. Przykładem była choćby współpraca katolickich mirdytów z muzułmańskimi malisorami. Wobec postępów armii bałkańskich wydawało się, że dni niepodległej Albanii są policzone. Już 29 listopada okręty greckie zbombardowały Wlorę, a jeden z pocisków strącił z masztu flagę albańską. W tym samym dniu oddziały serbskie dotarły do Dures, a następnego dnia do rzeki Szkumbin. Na szczęście dla Albańczyków 3 grudnia 1912 roku został zawarty rozejm w Çatalca, mający zakończyć pierwszą wojnę bałkańską. Powstrzymał on działania wojenne na północy, ale nie zahamował ofensywy na południu. Okręty greckie, które zablokowały Wlorę, przecięły jedyną linię telegraficzną łączącą to miasto z Otranto, a w konsekwencji ze światem zewnętrznym. Ateny zwlekały z podpisaniem rozejmu, a wojska greckie przejmowały kontrolę nad kolejnymi terytoriami etnicznie albańskimi. Powstające pod kontrolą Wlory komisje obrony miały zająć się mobilizacją wszystkich zdolnych do noszenia broni i zatrzymaniem ofensywy greckiej. Oprócz ochotników albańskich, opór Grekom stawiały także walczące nadal oddziały tureckie. Jeszcze do stycznia 1913 roku podtrzymywano we Wlorze nadzieję na utrzymanie Janiny w granicach niepodległego państwa. Kres marzeń przyniosło wkroczenie do miasta wojsk Kres. Na obszarze południowej Albanii armia grecka dotarła do Girokastry i w okolice Beratu. Ogłoszonej we wloży deklaracji niepodległości nie uznały ani Turcja, ani państwa koalicji bałkańskiej i mocarstwa. List Wielkiego Wezyra dopuszczał jedynie autonomię z księciem tureckim na czele. Nie chcąc zdrażać sobie Albańczyków jako potencjalnego sojusznika przeciwko koalicji bałkańskiej, Turcy tolerowali istnienie podwójnej administracji. Zatem w miejscowościach, w których wciąż stacjonowały oddziały tureckie, powstawały albańskie organy władzy. Postawa obojętności mocarstw wobec kwestii albańskiej, widoczna jeszcze w 1911 roku, uległa ewolucji, gdy większość terytorium tego kraju zajęły armie państw bałkańskich. Groźba uzyskania przez Serbów szerokiego dostępu do Adriatyku przekonała Rzym i Wiedeń do poparcia, choć w ograniczonym stopniu, albańskich aspiracji niepodległościowych. Dla obu tych państw podział terytoriów Imperium Ospańskiego pomiędzy kraje bałkańskie oznaczał osłabienie wpływów w tej części Europy. Pełnąca pod kontrolą Albania Mogła stać się czynnikiem nacisku na sąsiednie państwa. Działania dyplomatyczne Włoch i Austro-Węgier sprzyjały lansowanej przez Belgrad i Ateny tezie, że państwo albańskie jest tworem sztucznym, wykreowanym przez dyplomację mocarstw, a obdarowany niepodległością naród to luźny związek bez żadnej wspólnej świadomości narodowej. Przeciwnikiem zawartego porozumienia był także władca Czarnogóry Mikołaj I, mający poparcie dyplomacji rosyjskiej. Jego armia od początku 1913 roku prowadziła oblężenie Szkodry. Zdobycie miasta miało znaczenie prestiżowe, gdyż było ono przewidywane na przyszłą stolicę Czarnogóry. Od stycznia tegoż roku, po zamordowaniu Hasana Rizy Paszy, dowództwo nad obroną twierdzy objął oficer turecki pochodzenia albańskiego Esad Pasha Toptani. Negocjacje o poddanie twierdzy prowadził od lutego wysłani króla Mikołaja Peter Plamenac. Problemem przyszłości Albanii zajęła się konferencja ambasadorów. Która rozpoczęła obrady w Londynie 16 grudnia 1912 roku. Tam właśnie podjęto decyzję o uznaniu niepodległości Albanii, ale pod nadzorem Międzynarodowej Komisji Kontroli, złożonej z przedstawicieli sześciu mocarstw. 29 lipca 1913 roku ustrój Albanii określono pojęciem Niezależne, Suwerenne, Dziedziczne Księstwo, podczasowym patronatem sześciu państw europejskich. Zasady ustrojowe precyzował przyjęty przez MKK 10 lipca 1913 roku statut organiczny. Księstwo to miało być niezależne od Turcji, neutralne i przez okres co najmniej 10 lat zarządzane przez Międzynarodową Komisję Kontroli. Wchodzący w jej skład przedstawiciele Austro-Węgier, Francji, Rosji, Niemiec, Wielkiej Brytanii i Włoch wraz z delegatem Albanii sprawowali kontrolę nad administracją cywilną i finansami. Rządy sześciu państw miały podjąć decyzję co do osoby przyszłego włascy. Organem ustawodawczym miało być Zgromadzenie Narodowe, składające się z deputowanych wybieranych w wyborach mianowanych przez księcia oraz pełniących tę funkcję z urzędu. Porządku w księstwie miała strzec żandarmeria wyszkolona i dowodzona przez oficerów holenderskich. Zasadnicze rozbieżności wywołała kwestia zasięgu terytorialnego państwa albańskiego. Rosja, Francja i Wielka Brytania uważały ten kraj za coś w rodzaju małej Turcji. Dla Włoch i Austro-Węgier większe państwo mogło stanowić skuteczniejszą zaporę dla postępów państw bałkańskich, sprzymierzonych z Rosją. Delegacja albańska, obecna w Londynie, zabierała bezskutecznie o włączenie do obszaru przyznanego Albanii Peciu, Dżakowy, Prizrenu, Mitrowicy, Prysztiny, Bitoli, a nawet Skopie. Szacuje się, że u progu XX wieku 70% Albańczyków stanowili wyznawcy islamu, 20% prawosławni i 10% katolicy. Wśród muzułmanów dominowali sunnici, ale sporą grupę, zwłaszcza na południu kraju, stanowili zwolennicy sufizmu, w tym najbardziej znani w Albanii bektaszyci. W większości miast wielowyznaniowych, Szkodrze, Korczycze, Basanie istniały odrębne dzielnice dla poszczególnych wspólnot. Problem tolerancji wyznaniowej, która w opinii Albańczyków miała stanowić jeden z fundamentów ich tożsamości jako społeczeństwa wielowyznaniowego, porusza w swoich wspomnieniach pochodzący z końca XIX wieku jezuita Marcin Czermiński. Przejawy wrogości muzułmanów wobec chrześcijan dostrzega on raczej jako incydentalne, ale zarazem przeraża go wiara albańskich górali, często bliższa zabobonom niż teologii katolickiej. Częstym zjawiskiem w albańskich realiach wciąż było kryptochrześcijaństwo przejawiające się w swoistej dwuwyznaniowości. Kryptochrześcijanin pozostawał wierny chrześcijaństwu w przestrzeni prywatnej, w przestrzeni publicznej zaś występował jako wyznawca islamu. Kryptochrześcijanie w Albanii byli określani za pomocą lokalnych pojęć, jak np. laramane, pstrokaci bądź też szpatarakę od regionu szpat. Zjawisko kryptochrześcijaństwa notowano najczęściej w okolicach Prizrenu. Konstytucja turecka z 1876 roku sankcjonowała zasadę równości wszystkich obywateli bez względu na wyznanie. Władze tureckie od 1876 roku coraz częściej zezwalały na budowę i restaurację świątyń chrześcijańskich, ale większość środków przeznaczono na rozbudowę świątyń w Szkodrze, siedzibie archidiecezji, oraz sufragani w Leży, Pulati, Sapie i Orosi. Małe parafie wiejskie wyratowały, często bez duchownych i bez możliwości remontowania świątyń. Utworzenie w 1870 roku egzarchatu bułgarskiego spowodowało, że część albańskich wyznawców prawosławia podlegających dotąd patriarsze w Konstantynopolu znalazła się w zależności od egzarchatu. Bezpośrednio podporządkowane Konstantynopolowi pozostały decyzje w Drynopolis, Korczy, Dures i w Beracie. Kościół prawosławny w południowej Albanii stanowił jeden z fundamentów hellenizacji i był zdominowany przez greckich duchownych, realizujących konsekwentnie ideę Wielkiej Grecji. I podobnie jak na obszarze Macedonii, sprzyjających greckiej radencie. Początek XX wieku przyniósł wyraźny wzrost aktywności duchownych greckich, zwalczających używanie języka albańskiego przez prawosławnych wiernych. W przypadkach skrajnych doszło do morderstw duchownych, którzy ośmielili się prowadzić liturgię w języku albańskim. Taki los spotkał Kristo Negowaniego, który dwa dni po odprawieniu mszy po albańsku został zamordowany przez Greków. Miało to miejsce 12 lutego 1905 roku. W rewanżu albańska czeta, dowodzona przez Bajo Topullego, zamordowała we wrześniu 1906 roku biskupa Fotiosa, ordynariusza diecezji kurczańskiej. W południowej części Albanii mieszkały głównie w miastach Korcza, Wlora Berat niewielkie społeczności Żydów sefardyjskich, dysponujące kilkoma synagogami. Postawa tolerancji wobec tej mniejszości uległa widocznym zmianom w 1911 roku, kiedy część Żydów oskarżono o współpracę z Turkami i wrogie nastawienie do albańskiego ruchu narodowego. I to wszystko wpłynęło na migrację tej społeczności. W przededniu I wojny światowej najliczniejsza, kilkusetosobowa społeczność żydowska mieszkała w Korczy. Dzieje albańskiej wspólnoty protestanckiej sięgają lat 60. XIX wieku, kiedy w Szkodrze pojawił się amerykański misjonarz Padgett. Dziękuję, że wysłuchaliście tej historii o tym, jak Albania walczyła o swoją niepodległość. Ja tymczasem żegnam się z Państwem. Do usłyszenia.